Siema, z tej strony Żółty, a to jest już kolejny odcinek z jakże fajnej serii na moim kanale Lepszy Randomek, który za najlepszy eks daje Golda. Przypominam, Mr. Golda. Znaczy, pięćset się powinno mówić, ale nieważne. Pamiętacie pewnie bitwę Kamola, gdzie jechał Cromwellem na mapie Autostrada i zrobił tam chyba 1422 expa, jeśli się nie mylę. I byłem wtedy w ciężkim szoku, bo myślałem, że nikt tego po prostu nie pobije. Nikt. Żadna osoba po prostu nie da rady. Przynajmniej w tej łacie, albo w tym czasie, w którym dostaję powtórki. I gdy zobaczyłem, co Malina, bo to jest mój gość dzisiejszy, Cina Malina, co zrobił na tym AMX-ie CDC, no, przechodzi ludzkie pojęcie. I tak się dziwię, że to do mnie chciał wysłać tą powtórkę, aniżeli, nie wiem, do Halaka, do Fai. No, po prostu świetna bitewka, musicie sami zobaczyć. Teraz będzie taka chwila przerwy, także więc macie pokazane teraz te moduły czołgów, takie, wiecie, pancerze, chociaż AMX-CDC jest bardzo mięciutki, bo ma najwięcej chyba 50 mm pancerza, ale z przodu ma 30, ale to mniejsze. Macie teraz pokazane, to widzicie. Działo jeszcze chciałbym zobaczyć. No, przebicie 212 i uszkodzenia 240. Na goldzie to już 259. To jest już dużo. No, ładnie weszło. AMX-em CDC nigdy nie jechałem, ale FCM50 to jeździłem. Bardzo przyjemny czołg. No, ciekawe, bo zauważcie, że celownika w ogóle nie ma. O, IS-6 jest bardzo, bardzo ślepy czołg. Nie widział pewnie Maliny. Ale co jest ciekawe, właśnie Malina pojechał na tą stronę na heavyki. Tak naprawdę to jest jedyny heavyk taki, który tu jedzie, to jest lew. I te 264, bo to naprawdę tak 264 gra się jak heavykiem, nie? Ale ja osobiście będę czołgiem pojechał na linię 1-2 tutaj. Jeden MT25 właśnie. Coś spotować, coś tego typu. Ale że jest na topie, mógł sobie pozwolić na takie coś. Najbardziej. W ogóle Malina ma dziwnie tak przybliżony ten ekran. Ale dobra, tak na razie będziemy jeździć. Co jeszcze do tego, to zapomniałem powiedzieć, łuk ognia. To jest fajne i ciekawe. Malina, zobaczcie, ma bitew już 31 tysięcy. No. Ja mam dopiero 8. 8200 niecałe. Malina się cały czas kręci, bo zauważcie, że są dwie artylerie. To jeszcze w plutonie, co jest najgorsze. O, te 34 strzeliło, to co, teraz na ISA 6? Ładnie. Mógł sobie na to pozwolić Malina, bo AMX-CDC ma świetną depresję, działa. Minus 10 stopni. Chociaż to nie jest najlepsza depresja w grze, czy coś. Nie będę wam zdradzał, który to czołg, ale no... W ogóle inna nacja. Ładne, ładnie, detrak. Łe! Kalafiora strzelił te 34. No i na detraku jest i może go detrakować Malina. No pięknie. Ale teraz dostaje. Jezu. Aż mi żal tego te 34. No i go wykończyli. Jeszcze Amorak dostał Leopard. Ciekawe. Ta lewa strona chyba zaraz padnie, bo wiesz, nie wiadomo. Jak na razie 1421 damage'a. WN8 żółte 1158 i wierzę na Czefika. A nie, jednak od Kawulca tu w ten czołg wszystko wchodzi, to wiecie, jak coś odbijecie w ciągu 50 bitew, to już musicie być zadowoleni. Ładnie zdjął Czefika, nie jest trzeci, zamiast obrócić się wcześniej na tego na Malinę. To trafił, ale zamiast się obrócić, to próbuje gdzieś wycofać i w ogóle. Piękna goska, ładnie. Nie wiem, głupio zagrał, no ale po startach widać, że 20 tysięcy bitew i tyle w WN8. To chyba jakiś bot, mi się wydaje. No nie wiem. Jedzie na ISA. Coś dziwnie. Kalafior strzeliła. Strzeliła, patrzcie. Strzelił. Malina jest mężczyzną, żeby nie było. I dobra, czy... O, i trzeci nie patrzy, to teraz bym osobiście zaryzykował wyjazd, ale wolał poczekać, na pewno. I trzeci...
A ja mi sobie przybija ISA trzeciego jak chcę. To nie ma różnicy, gdzie strzeli. Chociaż no, jak widać, czasami rykoszety się zdarzają. 2267 damage'a, 8 do 5. Wygrywają już drużyna Maliny 3000 hapsa. WN8 już na poziomie 2470, czyli różowiutkie. No i widać, że bitwa wygrana. O, jeszcze tu zjechał. Ciekawe, czy. Bo ja tej bitwy nie oglądałem. Ciekawe, czy jeszcze coś tutaj zrobił. Bo widziałem tylko wynik expa. UET 150, teraz patrzcie. Uwaga. Ładnie, ale spota dostał, to trzeba uciekać. Churchill 7, niebezpieczny przeciw. No. Kurde, wszyscy na niego teraz. Wyceluje, ale nie trafił. O, Churchill 7, niebezpieczny przeciwnik, bo AMX-a przebija jak chce. Ale ładnie, no to idzie ładnie, ładnie. Myślałem też nad tym CDC-kiem, czy by go nie kupić zamiast Super Pershinga, ale jednak nie. Ja medami grać za bardzo nie umiem. I to jest mój główny problem. O, AMX, oj, to teraz będzie naprawdę. Jaki fart, że gąska akurat. No. On czasem nie jest. Kurde, ile szczęścia. 79 hapsa ma Malina. 3200 damage'a. WN8 3630. No, jeszcze może coś zrobić. Zobaczymy. Ma jednego fraga. Się nie powiedziałem, bo już się pamiętam. Teraz trzeba ostrożnie, bo KW3 i Black Prince ma Malinę na hita. No, zobaczymy. Jest Black Prince. Blind tak zwany. Znaczy widział go, ale a wiecie o co chodzi. Blinda to zobaczycie. Może wrzucę ten filmik z CW. Zobaczycie, jakiego blinda zarzucił kolega z klanu wczoraj na CW. Ale to był już fart. No i ładnie, 3473 damage. No i zobaczymy wyniki bitewne. A tak wyglądają te całe wyniki bitewne. MK, szczerze, nie ma się co dziwić, że MK po takiej bitwie. Jakieś gówniane medale. Duży kaliber na AMX-ie. No to już jest. To już dużo roboty. To chyba było wsparcie? Chyba tak się nazywał ten medal. I uszkodził ile? Raz, dwa, trzy, cztery. Zara, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 czołgów uszkodził. A jeszcze wyspotował ilu? 4, 8 wyspotował. No. Ładnie. Chyba, że to nie było spot, tylko to był spot. Już nie pamiętam. No i zobaczcie. 3502 damage'a, 2 fragi i 1733 expa. Podstawowego. A Kamol miał 1422 i myślałem, że już tego nikt nie pobije. Jestem prawie pewien, że nikt teraz do końca nie pobije, w sensie w tej edycji pierwszej jakby, do 10 bitew, nikt nie pobije wyniku Maliny. Jestem przekonany na 80% na oko. I zarobił jeszcze na premcu, był 133 tysiące. No i uwaga, ani jednego golda nie użył. To jest też, wiecie, zawsze coś, nie? No i bitwa trwała 7 minut. I expa razy 3 dostał 8060. No ludzie, masakra. To brak słów. I oczywiście zapisujemy go do tabeli. No i jest na pierwszym miejscu. No i myślę, że zachowa się na tym pierwszym miejscu już tak do końca. Znaczy, tak uważam, bo nie wiem, czy ktoś w ogóle da lepszą bitwę. Ale jak macie, oczywiście wysyłajcie, czy to lepsze od tego wyniku, czy gorsze, to nie ma znaczenia. No, tak więc w zasadzie to wszystko na ten odcinek. Tak więc do zobaczenia na polach bitewnych. Trzymajcie się. Oh,